od tych czereśniaków. Otchłani zionie chłop. O. Wykorzystaj moje umiejętności. Jesteśmy jednością. No i przydałoby się też probkę tutaj dać, która by się zajęła takim wzywaniem na miejscu. Otchłani zionie chłodem. Poruszamy się nie zauważ. Oj ty Franco jedna. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. You need additional pylons. Właściwie to chodźcie tu prędzej. Jestem głosem zaćmienia. Ale nie tylu. Wystarczy dla każdego. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Kto, gdzie? Jak to się stało? Jesteś. Wykorzystaj. Myślisz, ja to. Nie damy rady! Oj. Baza jest atakowana. Gdzie? Nasza baza znalazła się w cieniu. Zelgi niebawem zaatakują. Szukamy. Ej, gościu, zostaw mnie. Wow. Gdzie? O, tego też bym się nie spodziewał. Baza jest atakowana. No niech będzie. Baza jest atakowana. Czemu templariuszów aż mi tyle zabiło? Jedno. Okej, myślałem, żeście go zabili. Twoje brudniki są atakowane. Chwila. Tak sobie pogrywacie. Bardzo mnie wkurzyliście. Stawimy czołgać. Odchłani zioni. Wykorzystaj moje umiejętności. Nasze umysły są jednością. Odchłani zioni. Intrygujące. Jedźmy. Nie jest aż tak groźny, jakby się mogło wydawać. Dobrze, to ja tylko przesadzam. Odchłani zionie chłodem.
No i po to właśnie działa, trzeba robić. Wyczuwam śmierć i radość. A to ci dopiero, niesamowite. Tu się jeszcze jakoś wybronią, tu... Wow. Nadświadomości. Wyczuwam radość. Tego to nie widziałem. W życie plan oraz strach o przyszłość. Właściwie to już można Archonów chyba sobie zrobić, ale może mi się to tylko wydaje. Baza jest atakowana. Należy to umieścić w polu energetycznym. Taka obrona powinna się przydać. Fajne, że te kolosy mają taki superancki zasięg. Jestem też ciekaw, jak tam dojść do tej bazy zergów. Może to jest tak zrobione, żeby się nie dało. Konie? Udać się do kory mózgowej nadświadomości, aby posiąść zrozumienie. Póki co. Ciekawe. Witaj, bracie. Przemawiam do ciebie z zaświatów. Tassadar, ale ty zginąłeś. Razem z tą przeklętą nadświadomością. Nigdy nie posmakowałem śmierci Zeratulu i nie zamierzam tego zrobić. Ale nie czas na tę historię. Przybywam, żeby opowiedzieć ci o tym stworzeniu i jego odwadze. Odwadze? To było wynaturzenie. Nie zawsze. Zergi zostały zmienione. Narzucono im jeden nadrzędny cel. Zniszczenie naszej rasy. Nadświadomość obdarzono intelektem, lecz nie wolną wolą. Wściekle miotała się w okowach własnego umysłu. Kto to zrobił? Dlaczego? Nie wiem tego. Jednak
świadomość znalazła sposób na to, by wyrzec się własnego imperatywu, zrodziła szansę, nadzieję na ocalenie. Królowa Ostrzy. Szaleństwo. Tylko ona może uwolnić Zergi z niewoli, a tym samym uratować resztę przed ogniem. Nie rozumiem cię, bracie. Zapomnij o wszystkim, co wiesz, Zeratulu. Nadświadomość ujrzała koniec wszystkiego. A teraz i ty zobaczysz ten obraz. Nie! Nie zniosę tych wizji! Przestań! No, chyba was popieprzyło. No, na wariata mógłbym to robić. Zeratul oczywiście skakałby jak szalony po rampach. I być może by mu się udało. Byłaby to taka misja ninja. No i teraz są te wiadomości, o których myślałem. No, widocznie zasejwowałem, a teraz olałem. I nie zasejwowałem. Bla, bla, bla. Co my tu mamy? A co ujrzałeś tym razem, bracie? Czekaj, ja też to widzę. Kerrigan. Zdaje się, że nadświadomość stworzyła Kerrigan, by uwolniła Zergi od... czegoś. Chciała doprowadzić do konfrontacji Zergów z Protosami. Wszystko poszło nie tak, jak trzeba. Wszystko stanęło na głowie. A do tego gdzieś tam czai się coś, co chce nas wszystkich zniszczyć. O rany, bracie. Widzę, że musisz się napić. Co to? Kolejna gra? Atomowe kluski. Plozja smaku. Tak. Atomowe kluski. Może jeszcze nuklearne płatki śniadaniowe? Poprosiłbym. No, no, jeszcze jest coś w krysztale. To zaraz zobaczymy, co tam jest dalej. Wiadomość z fundacji Mobiusa. Panie Reynor, to oczywiste, że nie dowiecie się niczego więcej z próbek organicznych zergów. Jeśli zdobędzie pan nowe próbki, z chęcią je kupimy. Po 10 tysięcy kredytów każda, proszę zaglądać do konsoli po znalezieniu kolejnych próbek organicznych, a pieniądze automatycznie wpłyną na wasze konto, doktor Naród. O, i z tym doktorem będzie coś w dodatku. Taki mały spoilerek. Co my tu mamy? Struktura, która zapewnia kontrolę umysłową nad jednostkami zergów. Struktura obronna, która spowalnia pobliskie jednostki zergów. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Bo tak to ja się opieram tylko na ultraliskach, niczym więcej. Popatrzcie sobie, poczytajcie, jeżeli chcecie. Lub nie chcecie, może jesteście tak leniwi, że wam się nie chce. Zaraz, czy ja jeszcze mam protosów? Tak. Rafineria nie wymaga RK do transportowania wespanu.
Umożliwia szkolenie równego RK. Czy ja wiem? Niby to jest takie bardziej opłacalne, bo oszczędzam te RK. Więcej popa oszczędzam, ale to... A! Wezmę to. Okej. Kantyna, mostek, zbrojownia. Wiesz, przeglądałem dzienniki i powiem ci, że ci cholerni protosi są nadal lata świetlne przed nami. Oczom nie wierzę, kiedy widzę, co oni tam potrafią sklecić. Mowa. Nauczyli się paru nowych sztuczek od czasu, kiedy ostatni raz z nimi wojowałem. Daj spokój, oni potrafią przyzwać swoje jednostki praktycznie w każde miejsce. Myślałem, że potrzebują przynajmniej jakiejś bramy do tych teleportacji. To nie do końca tak, jak mówisz. Mogą przyzywać jednostki tylko tam, gdzie znajdują się ich pylony lub inne źródła zasilania. No cóż, protosi, podobnie jak my, pracują nad ulepszeniem swoich technologii. No i to jest trochę oszustwo, bym powiedział. Ale okej. Właściwie na razie nie zaczynam z żadną misją, więc podaruję sobie ulepszenie. Horner ma jeszcze coś do powiedzenia. Cholera, Matt. Nie mam pojęcia, co myśleć o ostatniej wizji, którą ujrzałem dzięki kryształowi. Zeratul szukał dodatkowych wskazówek odnośnie końca wszechświata. Tym razem był na Ajur. Ajur? Czego tam szukał? Chciał się dowiedzieć, po co w ogóle nadświadomość stworzyła królową Ostrzy. To właśnie ona ma zniszczyć wszechświat? Nie, i właśnie w tym rzecz. Wydaje mi się, że Kerrigan jest jedyną osobą, która może go ocalić. Jak to możliwe? Okej. Tylko sobie jakiś zapis walny. Okej. Ciśniemy dalej ten kryształ. Myślałem, że już koniec, a tu jeszcze coś. Teraz, mój przyjacielu Reynorze, musisz zobaczyć wizję przyszłości nadświadomości. Zagłada mojego rodzaju i wszystkiego, co znamy. To nas czeka, jeśli Kerrigan umrze. I mam nadzieję, że na przykład w ostatnim filmiku, jak rozmowa była Tassadara z Zeratulem, to Tassadar nie mówił za cicho. Bo jeżeli mówił za cicho, no to oznacza to, że niektóre postacie mówią ciszej, niektóre głośniej. No kurde, no nie da się tego tak bardzo dobrze ustawić. Akurat głosów postaci poszczególnych już się nie da. Nie mam ochoty oglądać żadnych wizji nadświadomości. No, dokładnie. Jeśli Kerrigan jest w to zamieszana, muszę to wiedzieć. O, kurde, już myślałem, że będzie koniec. Co to za łoko? Łoko Saurona. W odległym, mrocznym świecie protosi stoczą ostateczną bitwę. Zgromadzą swych bohaterów i zbiorą wszystkie siły i zginą bez strachu, ale mimo wszystko zginą, a moje zergi zostaną niewolnikami hybryd. Wszyscy pochylą czoła przed potęgą upadłego. Co? Ja mamy walczyć z protosami w tej obronie? Chyba was pogrzało. To co widzicie, ten wybuch, to właśnie to tło, co jest tu, to tak trochę przypomina, jakby się układ planetarny tworzył. Hybrydy są bardzo silne. O, tak? Naprawdę? Nie wiedziałem. Do ich pokonania niezbędna jest duża siła ognia. Serio? Myślałem, że tylko jeden zelot wystarczy. Okej, dobra, widzimy się za chwilę. No, szybko się to wczytało. Bracia protosi, wysłuchajcie mnie. Nastał ostatni zmierzch. Galaktyka płonie. Terran już nie ma. Co? Teraz stoimy naprzeciw cienia, ale skoro tak ma być, stańmy razem w tym strasznym momencie. Entaro Tassadar! Ok.